W minioną niedzielę OSP Grezówka obchodziła wyjątkowy jubileusz stulecia. Była to chwila pełna wzruszeń i dumy z wieloletniego wkładu druhów w bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Spotkałem się z niespodzianką, podziękowaniami, z załącznikami od druhen i druhów strażaków, i to zarówno seniorów drużyny kobiecej, męskiej, jak i drużyny młodzieżowej. To chwila faktycznie wzruszająca, wyjątkowa. 100 lat były naprawdę usłane różnymi zdarzeniami, pozytywnymi i mniej pozytywnymi, bo faktycznie wtedy, gdy tworzono tą straż, to był w niej ogromny potencjał, zaangażowanie, o czym chociażby świadczy odczytywana historia, kiedy to bardzo szybko nasi duchowie strażacy zbudowali strażnicę, i to na tamte czasy solidną, obszerną, dużą, którą później przekazali na powstałą parafię jako kościół parafialny. No i ten kościół służył do połowy lat 70. Ale były też okresy słabsze. Ten moment, kiedy w 96 roku byłem poproszony, by zostać druhem strażakiem, ale jednocześnie w jednej chwili objąć funkcję prezesa, bo wydawało się, że nasza straż chyli się niechybnie ku upadkowi i może z niej nie być śladu. Małymi kroczkami, powolutku, a systematycznie, sukcesywnie tworzyliśmy zawsze coś nowego, by budować podstawy, fundamenty pod dzisiejszy stuletni jubileusz, co nam, jak widać, się udało. Chcę poinformować, że jako zarząd powiatu wsparliśmy wszystkie stulatki, a również i te inne jubileusze 60, 50 czy 30-latków dużymi kwotami 15 tysięcy złotych, dlatego życzymy, żeby te jednostki dalej się rozwijały i właśnie wiemy, że jednostki, zarówno stulatki, jak i inne, dbają o bezpieczeństwo naszego powiatu. Z tego tytułu zarząd powiatu jest zawsze szczodry. 1924-2024, szmat czasu, ogrom ludzi, który przewinął się, brzydko mówiąc, przez tą jednostkę. Ludzi, którzy na miarę swoich możliwości, miarę czasów starali się pomagać ludziom, pomagać ratować życie, pomagać ratować mienie. Dziś jednostka OSP Grezówka na pewno może poszczycić się tym, że jest jedną z lepiej doposażonych, lepiej uzbrojonych jednostek. Jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego obok OSP Dąbie. Na dzień dzisiejszy ochotnicza straż pożarna w Grezówce to ponad 100 członków, w tym młodzieżowa drużyna pożarnicza, drużyna kobieca, drużyna męska. Średnio rocznie wyjeżdżamy około 50-60 razy do różnego rodzaju zdarzeń, do działań ratowniczo-gaśniczych. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jesteśmy od 2016 roku. Na chwilę obecną na wyposażeniu mamy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, średni samochód kwatermistrzowski i kłada.